ogłoszenie parafialne. Film jest zrobiony w sobotę, nagrywany, nie w niedzielę, ponieważ w niedzielę zrobimy live'a. Live będzie pod wieczór, tak myślę, koło 18. O, 18. Balony. Schowane. Gdzie? Ubierz tą bluzę. Może nie jestem wymalowana, ale poskromiłam boki. Siatka jest w dół, się pokażę. I co robisz? Patrzcie, ja mam balon. Jeszcze chwilę jest taki zadowolony, chociaż wie, gdzie idzie. Idziemy na poporanie krwi. Co? Boję się. Co? Boję się. Czego ty się boisz? Nie patrzcie się mnie. Nie patrzcie się mnie. Także, dobra, mam. I idziemy. Trzymajcie kciuki, odezwa się już pewnie po, chyba że Jarek coś nagra. Udało się. Jakbyście się zastanawiali, co robimy o północy, sprawdzamy, czy Igor śpi. No, ja nie wiem. Sprawdzamy, czy Igor śpi. No, Igor, pokaż, czy śpisz. Sprawdza, jeszcze raz. No, ręka śpi. Ręka w górze, no. Druga. No, no, nogę trzeba mu sprawdzić, czy. O. O, chyba śpi. Śpi, ale zobaczymy, czy twardo śpi. No, trzeba, no, dwie ręce są ten. Jeszcze no, nogi. O. O, śpi, o, ma, nie, śpi mocno, śpi, bo trzyma u góry. No. Dobra, to ale zostaw. Ale to jest tynka strasznie, nie? Zobaczymy, no, jeszcze tak. Jest, może przez sen coś robi. Dobra, zostaw, udaj mu na to już. Aż ty. A ty udawałeś? Nie. Aha, spałeś i się przebudziłeś, tak? Chciałam mieć tę ziemkę. No, mieć tylko małą ziemkę. Aha, oj, śpisz. Już ten, już śpi, no. Tak, sprawdzamy zawsze. Jak wiecie, Igor śpi. I już nie wiemy, czy on śpi, czy nie śpi. To sprawdzamy, bo jak ręce ma do góry i nogi, to znaczy, że śpi. Często właśnie tak śpi. O, jak się przytulił do chaty, będzie teraz. Miałam tak przekichaną poprzednią noc. Jeszcze dzisiaj Jarek do nas doszedł do łóżka z powrotem. O, tata się najgorzej. Tak, Igor na tacie, tak tata najgorzej będzie leżał. A ja już ledwo patrzę na oczy. Oczy mnie aż bolą, powiem szczerze, jest północ. I spałam 3 godziny poprzedniej nocy. Wiecie co, ja już mam... wymalowałam się tak a propos. Chociaż to niewiele zmienia. Czekajcie, Absalon muszę zażyć, bo... Zatoki. Zrobiłam sobie dzisiaj dobrze. Byłam w Biedrze i kupiłam sobie mój ulubiony napój. Może nie powinnam go tak pić, no bo... czekajcie, no 18 kalorii ma. Na 100 ml. Ale jakbym miała wybierać, który napój jest mój ulubiony, to jest zawsze aloesowy i to właśnie z tej firmy, bo on ma, widać, je, duże cząsteczki. Także wiecie, dwa w jednym. I się napoicie i pojecie. No, my właśnie wracamy od lekarza po raz drugi, piątek. Niestety morfologia nie wyszła, pewnie był skrzyp. No, ale się nie dziwię, wiecie co, jak z takim krzykiem było robione. DRP mu wyszło... No to jak czytałam, bo to jak jest od 0,1 do 1, on miał 4,4. Ja jak czytałam sobie na Uwika Google, mojego lekarza Google, to... Ej, wkurza mnie to strasznie. Zaraz to sobie naprawię. To od 4 to jest grzybiczna. Ona mówi, że to nie, jeszcze nie wskazuje na grzybiczną. Ale z drugiej strony, Igor ma już zmiany osłuchowe. Z lewej strony ucho nieciekawe.
migdał ten podniebienny powiększony. Mamy skierowanie do laryngologa, bo co? No bo, że on chrapie w nocy, takie tam rzeczy. Jedzie w piątek, ale to już będziemy się iść z Jarkiem, bo ja będę w pracy pewnie. To jest, mamy Amotax. Także musimy sobie to wyrobić. Zawsze czytam, powiem wam szczerze, tyle razy jest 65 i 3. Czyli do tej linii gdzieś na opakowaniu tu. Zawsze mam z tym problem. Teraz sobie poczepiemy. No dalej ma zażywać ten mukosolwan. Ma jakąś osłonkę taką, on ma w kropelkach. Zobaczymy, czy on będzie to chciał pić. Jaki to ma smak. I kupiłam mu jeszcze ten Zatogrip. Jeszcze dodatkowo. No zobaczymy. Może takie jako wsparcie. To mu wyrównamy. O, i widzicie, trzeba dolać. To jak jakaś tam piana opadnie, no to ma być głupi. No i dobra, będzie. Wziąłem mu też strzykawkę. Kto nie nurkował do śmieci za opakowaniem, ten pierwszy rzuci kamieniem. 7. Igor! Chodź! Trzymajcie kciuki. Woda? Nie, to jest soczek z wodą. Będziemy zażywać antybiotyk. A ja to wiecie. No wiesz, jaki jest antybiotyk? Niedobry. No. Ja nie wiem, jaki jest dobry. Papi. Jakie mama? Co? 2, 4. Chodź. Tak mało? No. Popij sobie. Zmęczyłam, bo mi coś teraz zaczęła za głośno działać. Pralka, lodówka, pralka, i dzisiaj muszę zrobić pranie. Wczoraj miałam robić. Miałam mieć wczoraj dzień prania, a skończyło się na tym, że miałam dzień lenia. Czekajcie, bo przyszedł. Proszę. No szybciutko, jeszcze są dwa syropy. Ten i jeszcze jeden. Powiem wam, że tyle razy wam mówiłam, że będę nagrywać ten taki film pogadankowy. Jak się nie mogłam zebrać, nie mogłam się zebrać. No. Ale tak w sumie teraz troszeczkę pogadamy. Tak coś mi się tak złączyło. Pierwsze, co wam chcę powiedzieć, jeszcze tak przed tym takim głównym tematem moim. Oglądaliście ten serial One Day? I on, nie wiem, na TikToku to chyba była jego reklama, bo tam tak tyle ludzi pisało o tym One Day, że złamał ich psychicznie, że płakali całą noc, że to prawdziwa miłość i w ogóle i tak strasznie płakali. I ja mam nadzieję, że to po prostu była tak właśnie skonstruowana, reklama, a nie, że tak jest naprawdę, bo z tego by wynikało, że ja mam po prostu, jestem zimną bitch, a tego byśmy nie chcieli. Co fifusia? No chodź, jak chcesz, przecież ja cię nie odrzucę. Tu hopaj. Nie wiem, po co się malowałam, jak tak na nosie już nie mam. No chodź, chodź, kochanie. Tak chcę, ale nie za bardzo, i to taki właśnie kot jest. Ja w ogóle nie płakałam. Było mi tam raz przykro. No ale to jest, no nie będę wam opowiadać, bo nie wiem, czy to oglądaliście, czy chcecie to oglądnąć. Serial jak serial. Szału nie było. Zrobił tak, jak uważał, to nie z jego wina. I tyle, no, no ja nie płakałam w ogóle nad tym. I i chyba jestem zimną suką, wiecie. Bo tam tak opisywali, że nie tak strasznie płakali w ogóle. No. A teraz co do pogadanki, taką szybką wam zrobię, bo potem bierzemy się za sprzątanie.
i będzie ogłoszenie parafialne. Bo ten vlog, jak widzicie, jest inaczej niż zwykle, bo normalnie powinien być w niedzielę. Jest w sobotę. Dzisiaj mam piątek, ja nagrywam i go dzisiaj będę składać, żebyście go mieli jutro tak wcześniej. Także jestem grzeczna. O, Fifusia. Proszę, już, panienka. Ale dobra, wróćmy teraz do szybkiej pogadanki i zaczniemy normalnego vloga, bo chcę wam parę rzeczy jeszcze przekazać. To co wam właśnie tam chciałam, bo teraz oglądałam znów coś takiego, jeśli chodzi o wiecie co, nie mogę chyba tego głośno zamówić za bardzo, bo tam nawet na AdSense czytam, że o, tam patrzą. Chodzi mi o, jakby to powiedzieć tak, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Chodzi mi o nieprzyjaciela z prawej strony. Wiecie, o co mi chodzi. O wojnę. Może tak będzie lepiej, to po prostu powiem zagrożenie, jakie mamy. I powiem wam szczerze, że ja jestem faktycznie tym przerażona. Ja chyba dlatego na przysiędze mojego Karola tak strasznie płakałam. Właśnie tak o niego boję, ale z drugiej strony tak jak z nim rozmawiałam, to jest młody, to i tak by go pewnie wzięli, więc lepiej jak ma być już tym mięsem armatnim, to niech już będzie trochę przeszkolonym mięsem armatnim niż w ogóle nieprzeszkolonym. O Jarka się boję, dlatego powiedziałam mu, że musimy się hajtnąć, musimy zrobić szybko dziecko. Ja będę na zleceniówce, zejdę zleceniówki i ten. I zrobimy, jak to się nazywa? Zrobimy, że musi być w domu, bo bym go nie puścił, ja bym nie dała rady, żeby go puścić. I ja się, wiecie, to najlepsze jest to, że ja się nie boję o siebie. Nie. Zawsze coś się wykombinuje. Na pewno byśmy nie siedzieli w Krakowie, to bym pierwsze co, tak jak rozmawialiśmy. Pewnie bym no, do rodziców uciekła. Potem jest chociażby tyle, że jest piwnica. A po drugie to nie jest Kraków. Więc może to. To po pierwsze. Po drugie, ja o siebie się w ogóle nie boję. Tak wiecie, to nie jest to, bo mam taki paraliżujący momentami strach. A to nie jest strach o mnie, tylko o Igora. Wiecie co, ja tak strasznie się boję właśnie o moje dziecko. Nawet nie to, że coś by mu się stało, chociaż no to też, ale wiecie, że on by musiał to wszystko przeżywać. Ej, w ogóle to jakby coś, to ja nie płaczę czy coś, tylko pomalowałam się pierwszy raz od dłuższego czasu cieniami innymi. Teraz sobie uświadomiłam. Użyłam innych cieni niż zwykle i po prostu aż oczy mi łzawią. Więc ma te cienie są do wyrzucenia, mogę być na nie uczulona po prostu. Bo ja wiecie, że mam problem z tymi cieniami różnymi i po prostu czuję, jak mnie no jest nieciekawie z oczami, no ale właśnie, wracając do tematu, ja się boję o mojego Igora. Ja jako matka nie wyobrażam sobie, żeby on miał takie coś przeżywać, wiecie co? No po prostu nie, ja sobie jakoś poradzę, Jarek sobie jakoś poradzi, ale to jest Iguś, wiecie. I naprawdę bardzo bym chciała, chociaż dużo mówi, że może coś być, żeby tego nie było. Żeby moje dziecko mogło przeżyć życie, tak jak, nie wiem, moi rodzice, chociaż mieli też ciężkie życie, też były ciężkie czasy, ale nie było wojny. To by było dla mnie takie najważniejsze. Jezu, jak ona jest słodka. Sorry. Ale ja muszę. Bo się uduszę. A, już przestała być słodka. Tak sobie słodką łapkę lizała. Tak, Fifusia? Tak? Już nie jesteś słodka. Lubi tam spać, bo jak coś to ma lewo pod sobą i ma wszystko pod kontrolą, Fifka. Także ona sobie, jak widzicie, śpina. To są moje stopy. Śpina. No, także to są moje takie przemyślenia. Powiem wam szczerze, że naprawdę bardzo, bardzo naprawdę się tym jakoś tak momentami tak myślę o tym. No, ale trzeba żyć tak jakoś.
Najgorzej właśnie te dzieci, takie właśnie małe, no. Więc chyba tyle z tej pogadanki. Ja nie jestem dobra w pogadanki. Ja tak dużo powiem o przyrze, przemyślam, ale... Lubię ziewa. Dzisiejsza noc już była lepsza. Jarek już nie był wydelegowany do spania w salonie. Spał z nami. Chyba było lepiej niż jak bez Jarka. Bardziej się wyspałam, bo wczoraj to już w ogóle nie spałam. Bo Igor dawał dupę. Teraz też, wiecie, był Jarek, przerwa, Igor, ja. I Igor tak ręce na mnie przywarty, był cały czas do mnie. Jarek mówi, że tam parę razy go kopał, no to jest wiadome. My też parę razy kopał, ale wiecie, on potem po prostu do mnie przychodził. Ja muszę te oczy zmyć. Bo powiem wam, że mi przeszkadzają, także nacieszcie się tym, że jestem wymalowana. W dalszej części filmu już będziecie mi widzieć znów niewymalowaną. Te cienie po prostu wywalę. Te od Ani, co dostałam z Ameryki, są dobre, bo mi się nic po nich nie dzieje. A te widzicie, mi się oczy miałaś szczypią, więc to pewnie to. No. Ja dzisiaj, no już mam za 15:02. Muszę zrobić pranie. Miałam wczoraj robić pranie, ale zamiast dnia prania miałam... Znaczy może no dzień lenia, tak, no bo... Byłam tak niewyspana, że myślałam, że wiecie, coś padnę i nie spałam do końca, potem się... Nie spałam do końca dnia i potem się źle czułam. I w sumie w 7:30 zaczęłam sobie coś układać, bo był sajgun w domu. Umyłam sobie, znaczy przeukładałam sobie w salonie, pomyłam sobie kuchnię. I tyle. Tak naprawdę. Także dzisiaj muszę prania pościągać, stare poskładać. Nowe zostawić i poukładać w pokojach i odkurzyć i umyć podłogi, by się przydało. Także robić co mam. Pokażę wam też taką zmianę z Jarkiem, zrobiliśmy mikro, ale ona mi daje dużo możliwości i dzisiaj wymyślałam, co tutaj dam. I ostatnie, to chyba dam na początek filmu, także ogłoszenie parafialne. Film jest zrobiony w sobotę, nagrywany nie w niedzielę, ponieważ w niedzielę zrobimy live'a. Live będzie pod wieczór, tak myślę, koło 18. O 18 zaczniemy live'a. Wymaluję się dla was, żeby nie straszyć. Także jeśli macie ochotę, to zarezerwujcie sobie chociaż 3 minutki o 18 w niedzielę. Tam Ania moja też ze względu na to na 18 robię, bo może Ania będzie miała wolne. Ania Wujkowa, w sensie. To 18 już jest taka godzina, że ona już będzie miała... Nie wiem, Ania, ile tam jest? Ja zawsze mylę, ile między nami jest różnicy. Czy 7 godzin? To nie jest tak, że ja opóźniam sprzątanie i będę wam wszystko mówić, tylko nie sprzątać. Bo już pranie idzie. Jeszcze nie ściągnęłam makijażu. Dalej z tym walczę. Zaraz będziemy sprzątać. Ale... O! Kto zobaczy... Co się zmieniło? No. Przenieśliśmy paprotkę. Stąd. Tu. Bo tu jest więcej światła dzięki temu. Ale też dzięki temu tu mam miejsce, bo tu jest ten hak. I tutaj dam moją trzykrotkę. Będzie pięknie rosnąć, mam nadzieję. Powiesimy ją. I ten drapak musimy przenieść, gdyż koty, Leo szczególnie, wiecie, paprotkę. I zmienimy. Tu damy drapak. Będą miały przy sraj taśmie. Trudno. Nas mrodzą sobie, będą w tym siedzieć. Mnie to już nie interesuje. A te kwiatuszki pójdą tam. Także wiecie, będę mogła zmienić. Bo tu mam 3 sztuczne, jeden prawdziwy. Będzie przy oknie, to wiecie, tam jest rozproszone światło. Zawsze mam dodatkowe 2 miejsca w porywach do 3 na nowe kwiatuszki. Tak się żyje, mieli państwo. Dobra, pranie już się pierwsze robi, także weźcie się ze mną może. Co ja będę tak sama sprzątać? Nie wiem, jak wy sprzątacie, ale bierzę sobie statyw, żeby was gdzieś położyć. Ja sprzątam pomieszczeniami. Że jestem w jednym pokoju, to po prostu jego sprzątam. I przeważnie biorę sobie jedną jakąś małą siatkę, taką jak z Biedronki albo coś. Tu mam zakupy, za chwilę wam też pokażę po sprzątaniu. Po sobie holas takiego szybkiego. I ja po prostu po jednym pomieszczeniu robię. No tutaj jak się skupię, no to przy okazji jeszcze
pranie porobię. Oj, będziemy musieli przerwać panu. O, przepraszam z góry. Ja z góry bardzo serdecznie pana przepraszam, ale będzie pan musiał się wynieść z tego miejsca. Tak. Moja trzykrotka ostatnio znów ją któryś z kotów i ja nie będę pokazywać, który. Uszkodził mi. Wiecie, ona tutaj sobie rośnie i znów tam sobie ukorzeniam i ją po prostu ją dołożę. Także ją powieszę. Będzie jej super. I tego się będę chciała pozbyć. W takim sensie, że ja nie wiem, czy to rośnie. Ja go dam normalnie na parapet. Popatrzcie, on w ogóle wody nie przejmuje, to już mi przetentegowało się. I on nic nie rośnie. Od roku go chyba mam. I do roboty. Tak mnie może zmotywujecie. Ja się po prostu biorę. I jeszcze tu ta część za Igorem. Mam ochotę ją zmienić. Wiecie, bo tam teraz nic za bardzo nie ma. Także przyspieszmy ten trud. Niestety padła mi bateria w momencie, kiedy sprzątałam. Także chwilę ją podładowałam i zrobię wam szybko to, co kupiłam z siaty, z Biedry. Nie wiem, co to jest. Nie wiem. Jakiś peregrum, coś tam jeszcze. I tak, co tu mamy? Biedronki. Eden, powiem wam szczerze, że ja zawsze kupowałam te silany, nie silany, wiecie. Ale Eden jest bardzo fajny. Tu mam taką wodę, ona jest do lodówki. Moja Marzenka ją pije tylko z lodówki i ma rację, jest o wiele lepsza. Mąkę tortową kupiłam, bo już nie mam nic prawie mąki. Szyneczkę gotowaną. Taką dla Igora. Najlepsze jest to, że wyciągnął tą szynkę. I wiecie, tak patrzę. Zawsze patrzę na daty. I patrzę się za to dzisiaj. No i tylko musiałam pogrzebać chwilę. Kupiłam płyn do szyb, chociaż już długo nie używałam. Mam też cieleczki, ale tak niektóre rzeczy muszę właśnie tak płynem. Kupiłam też pomidory suszone z pestkami dyni i ziołami. To wszystko przez jedną z moich psychofanek. Przez Jowitkę. Nimesil, bo mi zrobiła takim chlebkiem smaka. Także myślę, że go może jutro będę robić. Kupiłam też te do ubikacji. Wiecie, że ja, jeśli chodzi o ubikacjowe rzeczy, to ja mam fioła i w ogóle no, zawsze byłam Team Domestos, a tutaj to były te brefy zawsze. Ale powiem wam szczerze, kiedyś już tak z głupia to kupiłam. I wiecie, jak to pachnie? I tak potem zastanawiam, co mi tak pachnie. A no to tak cały czas ubikacji pachnie, także i dobre. Tu kotom jakieś jedzenie, zupę w tle wyłączę. Także powiem wam, że nie zawsze trzeba kupować coś oryginalnego, żeby było dobre. Czasami te
tańsze i mniej oryginalne rzeczy są lepsze niż oryginały. Naprawdę, tak jak ja się przerzuciłam teraz z domu stosa na tego Mr. Bossy i też jest zarąbisty, samo to. I ten Eden. Bo normalnie pachnie jak te Lenory, nie Lenory. Tu mam chleb. Moje dziecko wróciło do Danonków, jakiś miał czas, że nie chciał jeść. A teraz właśnie znów mamy ten czas, że je. 21.03. Ja zawsze, wiecie co, jego jogurty otwieram i do takiego wkładam. Tu mam właśnie do 15. I wiecie, mieszam mu smaki. Że mu raz dam taki, raz dam taki, no nie? To robił lody z Danonków. Ja nie, jakoś tak powiem wam szczerze, że nie lubiałam. Ja nie byłam jakoś taką jogurtowa dziewczyna, jak byłam mała. O, i Igorek zawsze ma tym. Dzięki temu, że mam tak ustawione, to wiecie co, mam pełną kontrolę nad jego jogurtami. Oczywiście moje dziecko nie może żyć bez jabłek. Także u nas jabłka zawsze na propsie. Jeszcze mówi do mnie, mama, jeszcze bananka. Ja mówię, masz 3 w domu. I powiem wam, liczę, że tak mi troszkę się stęteguję. Będą starszy, bo też właśnie od Jowitki mam przepis na tatuszki bananowe. Tu mamy paluszki. No i dziecko chciało. Poszłam na łatwiznę, wiem. Czekajcie, bo sobie ustawiam ostrość. No, poszłam troszkę na łatwiznę, ale góreczki. Tu Igor sobie jakieś musika wziął. Moje dziecko sobie soczki wybrało. Ja wiem, Igor, czemu 2, bo nie 1? Masło, bo było na promocji. A masło przy dziecku nigdy dość. Awokado has? Chociaż jedno już zjadłam, powiem wam szczerze, teraz mam, mówię wam, taką fazę na awokado, co tak dawno nie miałam. Chyba nigdy w sumie. I taki był jakiś dziwny. Lepsze było to takie zwykłe. I śmietanę łaciatą, bo potrzebuję do ciasta. Co chcesz? I dam ci zupkę, nie piciu. Idę ładować dalej telefon, jeszcze posprzątam. No i będziemy zmieniać te inne rzeczy, to się już z wami połączę. Jeszcze z Igorem postanowiłam codziennie. Zachowuj się. Postanowiłam z Igorem codziennie ćwiczyć, wiecie co, jego rękę. Bo ma 4,5 roku, jeszcze tak nie potrafię za bardzo malować, także zaczniemy. No właśnie, motax. Dawałam mu przed chwilą tam do lodówki. Chemię z boku. Także zamykam was. Będę posprzątać. Pierwsze pranie się zdążyło. Nie zdążyłam na muzyczkę, bo chciałam nagrać mój taniec przy muzyczce z tego Samsunga. Także was zamykam i sprzątam dalej. Dobra, jeszcze raz, bo nie miałam pilota, nie mogę wyciszyć. Tu mam swoją tą trzykrotkę. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Proszę. To idzie do korzenienia. Tu mam na śmieci. Dobra. Widzicie? Niektóre już tak jakiś czas leżą sobie osobno i ja ich nie widuję. Bo się zaplątują w inną po prostu. I lubię taki moment, jak mam w domu, jak teraz, że wiecie, mam posprzątane, wyodkurzane, gdzie ja odkurzam długo przy Dysonie. I tylko i wyłącznie jeszcze zostało umycie podłóg, ale gotuję już makaron, będziemy jeść, a w tym czasie będą schnąć podłogi. Niestety mam tylko ten kolor taki, wiecie, jutowy, zwykły, brązowy. Bo... Jaki masz pomysł? Teraz nie. Będziemy za chwilę ćwiczyć rączki. Więc chociaż na chwilę niech to pobędzie. Niech już trzykrotka ma lepiej w swoim życiu ze mną. Sorry, nie było mnie widać. Nie widzę tego wkładać do tego. Za trudna matematyka dla mnie.
Nie, ja sobie siądę do tego, bo ja nie mam cierpliwości, bo powiem, posłuchaj, Igorku. Nie. Ja nie mam cierpliwości. To mi musi ktoś podtrzymać, bo ja nie dam rady, więc poczekamy na Jarka. Nie, kochanie, nie ty. A pokażę wam, co zmieniłam właśnie. I tak jak mówię, tutaj dałam drapak. Więc tu mamy już teraz drapak. I tego jednego kwiatka zostawiłam. Tu drapak jest ściągnięty. Jest ta paprotka. No i tutaj jest ten taki stojaczek z trzech. Także no zobaczymy, jak tutaj ze światłem i może coś tutaj pokombinuję. No i tutaj mamy teraz miejsce, gdzie była paprotka. Paprotka. Paprotkę. No. Odsunę się wam. I po prostu tam będzie sobie moja trzykrotka. Znaczy tu jest ich dużo. Tak naprawdę w jednym miejscu i będzie jej lepiej niż tam, bo tam koty go ją atakowali. I wiecie co? Przyszła pora na pozbędzenie, chyba dobrze mówię, bo tak sobie teraz mówiłam, tych balonów, bo mówię do Jarka, Jarek, weź, że ściągnij te balony, bo są od października. A po co? Już nie za długo październik, to nie będzie trzeba kupować. Kto pamięta historię? Czekajcie, bo mi się przypali. Kto pamięta historię Igora i... Twojego Igora, Jarka i balonów urodzinowych dla Igora? Zaparowali. Daliście, trochę parujecie. No, ale ja mam właśnie sos zrobiony i makaron. Zrobiłam profanację. Widzisz? Czyli połowiłam. No i dobra, mamy. Także my idziemy jeść. Ja się już żegnam, mamy szóstą. Jestem ze wszystkim wyrobioną. Ostatnie pranie mi się właśnie kończy. Oła, i chyba jeszcze może jedno nastawię, chociaż to drugie mogę jutro rano nastawię już z czym? Z suszeniem. No, bo mamy szóstą, my zjemy, podłogi muszę umyć i biorę się za złożenie tego vloga. W takim razie zapraszam was na niedzielę na godzinę 18, jeśli macie chęć i życzenie. A tu jak zawsze, wiecie co zostawiam. Do jakiegoś filmu, pewnie do ostatniego. I to kółeczko to jestem ja. Bardzo proszę o subskrypcję. Będę bardzo zaszczycona, bo dalej mi pokazuje 40 parę procent. Tak już na zakończenie, naprawdę to już to daję, bo pewnie wcześniej nie było, bo to mam tylko 20 sekund, żeby przed zakończeniem. Także do niedzieli i już macie te. Także tu i gdzieś tu wiecie co robić.